Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w filmiku przed rozpoczęciem drugiej sesji z Crasha Team Racing Nitro Fueled, ponieważ nie mam możliwości jak się wkleić jako kamerka, więc przed jakby sesją nagraniową i przed w ogóle tym filmem chcę o to wystąpić, żeby powiedzieć co nieco. Otóż w dzisiejszej sesji nagraniowej, znaczy wiadomo, ona będzie podzielona na części, zabierzemy się za Glacier Park oraz za Citadel City. No i tam zrobimy jeszcze Gem Cupa i poziomy fioletowe. I to jest to, na co chcę was zaprosić i mam nadzieję, że wam się seria podoba z Nitro Fuelda. Nie wiem szczerze jak, czy wam się w ogóle podoba, czy nie, ponieważ jeszcze nie publikowałem pierwszego odcinka, ale styl będę obserwował komentarze, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was ponownie w Crashu Team Racing Nitro Fueled na hard mode, rzecz jasna. No i cóż, poprzednim razem poznaliśmy po raz trzeci fabułę tej gierki, gdzie tam był Nitrous Oxek, który rzucił nam wszystkim wyzwanie, że mamy się ścigać o losy planety Ziemi. Jeżeli wygramy z nim, to on nie zamieni tej planety Ziemi na jeden wielki parking, a jeżeli on... jeżeli my przegramy, to on zmieni, nie? Wiadomo o co chodzi. Po prostu losy planety Ziemi są zagrożone, okej? No i pokonaliśmy wczoraj... znaczy wczoraj... to tak troszeczkę z przyzwyczajenia, że wy prawie codziennie macie Crasha Team Racing, więc ujmę to tak. Poprzednim razem pokonaliśmy pierwsze dwa światy, pokonując Insanity Beach i bossa, który reprezentował Insanity Beach, czyli Reaperaru, oraz The Lost Ruins, czyli obecny świat, w którym byliśmy, który reprezentował Papu Papu, czyli wódz wioski, innymi słowy. No i dzisiaj witam was serdecznie w Glacier Park, gdzie pingwiny są obok jakichś takich dziwnych łańcuchów i polary sobie gdzieś tam śpią, jak tutaj jeden delikwent, drugi sobie tam coś patrzy. I generalnie jest to po prostu kraina, gdzie polary i pingwiny sobie tutaj występują. Lecz dzisiaj sobie nie zagramy naszym badassowym pingwiniasem, a dzisiaj zmienimy sobie postać na... robotycznego Cruncha, oczywiście tak. Ale do tego oczywiście zmienimy sobie kolorki co nieco, co nie? No bo jako tako auto zostawimy, albo w sumie dodamy sobie taki płomień, czemu by nie? I zmieńmy to na... takie kolory, o! A co, będzie się przebie zlewał z tłem. Witaj, robotyczny Crunchu. No i co? Lecimy sobie z koksem w nasz pierwszy poziom, który tutaj jest dostępny, czyli Blizzard Bluff. Blizzard Bluff. No. I zobaczmy, co się nam tutaj wyświetli. A, to już widzieliśmy, więc proszę o skipnięcie. Dziękuję. Dla ciekawskich, ta sesja nagraniowa jest 28 lipca w niedzielę. Nagrywam to sobie około godziny 14. No bo stwierdziłem, że hej, mam czas, to czemu by nie skorzystać? I swoją drogą niestety nie działam sobie na padzie, który wiecie, jest bezprzewodowy, ponieważ mojego pada musiałem podłączyć, ponieważ hehe, troszeczkę mu baterii brakuje. Ale ta, Blizzard Bluff, czyli jedna z moich ulubionych tras. Co mogę o tej trasie powiedzieć? Bardzo lubię tą trasę, jest ona dosyć krótka, przyjemna, ma fajny soundtrack i ogólnie graficznie, jak i w oryginale, jak i w Nitro Fueled, wygląda po prostu dobrze. Bardzo dobrze, bym mógł nawet powiedzieć. Ja to w ogóle też nagrywam ten dzień po tym, a raczej dzień, tak? No, dzień po tym lub dwa dni po tym, jak dałem na kanał Q&A i widziałem, że troszeczkę pytań żeście zadali. Więc w roli ścisłości, pomimo że to pisałem w informacjach i gdzieś tam w komentarzach, to myślę, że warto nadmienić to tu i teraz jeszcze. Otóż na pytania związane z Q&A będę dopiero odpowiadał, kiedy będę robił relikty. Nie prędzej, nie później, kiedy zacznę ogólnie robić relikty. To odpowiemy sobie na pytanka. I naprawdę, podoba mi się to, że ten poziom ma, tak jak każdy inny poziom w Nitro Fueledzie, uzupełnioną lukę, że nie ma tutaj takiej pustki, że jednak twórcy uzupełnili tą pustkę chociażby tym, że... no nie wiem, że pojawiają się pingwiny, cokolwiek. Coś, co powoduje, że tej pustki w teoretyce nie ma.
i chyba ten wyścig przegram. Jeden fail spowodował, że przegram wyścig. Najgorzej, kurde! Ale hej, za to dostałem plus 6 i 28 upa końców. Tylko co z tego, skoro przegrałem, co nie? Więc próba druga. Jako że pokazówkę już widzieliśmy, to postanowiłem sobie ją skipnąć. Mam nadzieję, że nie macie mi to za złe, ale nie chcę po 10 razy pokazywać tego i same... Nie chcę po 10 razy pokazywać jednego i tego samego, więc uznajmy sobie, że to było zamierzone, że ja to skipnę. W ogóle tutaj pierwszy jest Cortex, ten kostium robotycznego Cortexa, którego udało mi się jeszcze nawet dzisiaj kupić. Bo se z rana stwierdziłem, że hej, czemu by se nie zagrać w online'a w CTR-ze. No i tak też zrobiłem i se uzbierałem 2500 mumpa końców i mam właśnie robotycznego Cortexa. Taki malutki spoiler, bo być może, że w tej serii zagramy sobie robotycznym Cortexem również. Ale szczerze powiedziawszy, nie wiem na jakich trasach i prędzej to już w następnym świecie byśmy nim trochę zagrali. Oczywiście Penta Pingwin będzie również ogrywany w tej serii. Żeby nie było, że zapomniałem o pingwinku, który jest badassem. Będę grał tak po prostu na przemian, bo nie chcę grać tylko jedną postacią przez całą serię. Skoro mam do wyboru granie więcej niż jedną. Final lap, finałowe okrążenie. Ja będę wychodził z założenia, że takie dwie, powiedzmy, próby przejścia wyścigu będę pokazywał na wizji, a za trzecim razem po prostu będzie edyt. W sensie, po drugim razie to już będzie edyt. O, tak to chciałem powiedzieć. I mam taką cichą, niestety smutną nadzieję, że może być tak, że znowu będę, kurde, edytował teraz. Najgorzej! Czy kurde, robotyczny Crunch nie jest w stanie wygrać, czy o co tu chodzi? Przecież robotyczny Crunch ma takie same staty jak Penta Pingwin, o co tu chodzi? Znowu plus 6, kurde, na co mi to plus 6 i na co mi te 30 umpa końców, skoro przegrywam? Ciągle! Dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy i w końcu się udało za czwartym razem. Musiałem zmienić pojazd na pojazd Oxide, bo inaczej bym sobie nie dał rady. Jezus Maria, naprawdę, serio? To jest dosłownie przerażające i dosyć głupie, nie powiem, że nie. Ale okej. Sprawdźmy, co tutaj będzie napisane teraz. Demolition time. Chyba tu już była ta wiadomość. Tak więc... Ta, było. Więc... Edyt. Po raz kolejny edyt. Zapomniałem wam powiedzieć o mini ciekawostce, jeżeli chodzi o... tego. Blizzard Bluff. A mianowicie jest to, że... Nie wiem, czy wiecie, literka... Nie wiem, czy wiecie, ale literka C jest tutaj strasznie pobugowana. Dosłownie jest pobugowana literka C, bo ona ma coś takiego, że jak zbieramy sobie literki CTR, to wszystkie literki mają normalny wygląd, ale literka C ma takie jakieś dziwne odcienie i to trochę pokazuje, że była ona zrobiona z jakichś tam poligonów czy coś takiego. Nie wiem jak mam to wytłumaczyć, ale jeżeli graliście chociaż trochę w oryginalnego CTR-a, to będziecie wiedzieli co i jak. Dobra, czas na Dragon Mines, czyli druga trasa w Glacier Park. Mam nadzieję, że tutaj chociaż uda mi się to zaliczyć za pierwszym razem, ponieważ nie powiem, że nie, ale jest to po prostu denerwujące. Szczególnie w momencie, kiedy wszyscy się na ciebie fokusują. I zauważyłem, że w ogóle Crunch jest... tą złą postacią, jeżeli chodzi o granie tym go-kartem, którym grałem Pentam Pingwinem, bo wydaje mi się, że ten go-kart akurat, ogólnie te go-karty wszystkie są trochę podstosowane pod postacie jednak, czyli że jeżeli chcesz grać na hardzie przykładowo, nie wiem, crunchem, to musisz liczyć się z tym, że rekomendowane jest ci granie, nie wiem, spotkiem Oxide'a, czy coś, czy tam pojazdem. Bo serio, nie wierzę w to, że to jest możliwe, że zwykłym pojazdem, którym grałem Pentą Pingwinem, no może niezwykłym, bo on jest za te wiecie, no te punkty całe. Nie wierzę w to, że Pentą Pingwinem mogę normalnie grać, a Crunchem po prostu nie mogę grać, bo nie wiem, bo Crunch ma jakieś powody. No nie wiem, jest to dosyć dziwne. Ale cóż, Dragon Mines, czyli poziom, który został moim zdaniem jednym z najładniejszych poziomów, jeżeli chodzi o remake CTR-a. Z tego względu, że bardzo dużo fajnych rzeczy tutaj powprowadzą, jak na przykład tego smoka z
Draft of Cortex, co ci ścigał w poziomie zamkowym. Mam bodajże ci tylko w jednym poziomie ścigał, z tego co wiem, ten cały smok. No i to, że po prostu ten poziom jest w fajny sposób uzupełniony. I tak mówię właśnie o tym tutaj panu, co tam leży sobie. No ale tak ogólnie to poziom bardzo ładnie jest zagospodarowany moim zdaniem. Chyba jeden z najpiękniejszych poziomów, jeżeli chodzi o remake CTR-a. W moim odczuciu. To, że to jest moje odczucie i moje zdanie, nie oznacza, że musicie mieć takie samo. Zapamiętajcie to. Zapamiętajcie tą ważną lekcję. I patrzcie, i teraz zobaczcie. Dragon Mines jest tak prawie tak samo krótkie jak Blizzard Bluff, a tutaj mi idzie lepiej niż na Blizzard Bluff. Nie wiem, od czego to jest zależne. A chcę przypomnieć, że dalej gram na hardzie. No dobra, używam skrótów, okej. Postacie nie używają, ale tam z kolei nawet jak użyłem jakiegoś skrótu w Blizzard Bluff, to oni mnie doganiali, a tutaj mnie nie doganiają. Czyżby komputer był jakiś, nie wiem, wyjątkowo w tej rundzie upośledzony? O! Dalmatyńczyk Crunch. Ale fajnie. Może w końcu sobie kiedyś zagramy Dalmatyńczykiem Crunchem. Znaczy Crunchem. Jezus Maria. Nie myl postaci. Bo to jest podejrzane. To już widzieliśmy. Znowu. Umcia. Dziesiąta trofka należy do nas. I mamy tutaj na podium Polara, Grizzly oraz Cortexa, który ma chyba zamrożoną czaszkę, bo jest cały niebieski. Dzięki, Aku. Przynajmniej ty mi chociaż wręczysz trofkę, a nie nawzajem z Ukomuką. Chociaż to był lepszy układ, bo przynajmniej nawzajem żeście dawali trofki. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj Polarka, który obserwuje, znaczy siedzi sobie przy beczce oraz pingwinki. Ale podejrzewam, że gdzieś u góry tutaj też będzie Polar. Jestem tego pewien. Tutaj gdzieś był Polar, czekajcie. O, widzicie? Zobaczcie, jak się schował. Śpi sobie. Trąbność na niego? Dobra, nie będę go budził, bo zaraz tutaj mi wszyscy w komentarzach wyjadą, że budzisz Polarka biednego, on sobie tutaj śpi, daj mu spokój, pomidor, weź się ogarnij, chłopcze, boży. Dobrze, ogarnę się. Nie będę go budził. Specjalnie dla was to zrobię, bo jesteście fajni. Szanuję was i bardzo was lubię, więc specjalnie dla was nie będę przeszkadzał Polarkowi. Niech se odpoczywa. No i mamy Polar Pass, Glacier Park Arena. Jezu, czemu chciałem przez chwilę napisać... Znaczy napis... Co się ze mną dzieje? Czemu ja tak kaleczę język? Co się dzieje? Chciałem przeczytać przez chwilę... Zamiast Glacier Park to Glacier Arena. Ale w sumie, czy bym powiedział park czy nie, no to jest bez różnicy, bo wiemy o co chodzi. Chyba że ktoś specjalnie musi mieć przeliterowane, że to chodzi o Glacier Park. I znowu Retro Cortex, kurde, czy gra czasem już nie za bardzo przesadza z tym Retro Cortexem? Ja rozumiem, że to jest retro skin i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy, to już trochę jest przesada, że tak ciągłe promowanie Retro Cortexa, kurde. Ogarnijcie się, twórcy, trochę. Mamy tutaj fajną rodzinkę Polarów, ich popromujcie, a nie jakieś tam skiny. Co swoją drogą teraz będzie raczej hipokryzją według niektórych, bo ha, ja to w tym roku potrafię sam sobie zaprzeczyć przynajmniej ze 100 tysięcy razy, co nie? Ale szczerze powiedziawszy, cieszę się, że retro skiny się pojawiły w tej gierce, ale uważam, że po części one są trochę zbędne. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że uważam, że o Jezu, retro skiny to największe gówno czy coś, ale... Tak naprawdę szczerze, one są teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, trochę brzydkie. I tak, rozumiem, że to jest z poligonów zrobione i tak dalej, nie musicie mi tutaj krzyczeć czy coś, ale po prostu tak z mojej perspektywy po tym długim czasie, odkąd gram w CTR-a, już ten praktycznie miesiąc, I guess, to potrafię zmienić zdanie. I tak wiem, że dla niektórych to jest dziwne, że w przeciągu miesiąca albo w przeciągu paru dni jestem w stanie zmienić zdanie. Ale hej, jestem przynajmniej szczery. Nie mówię, że to jest coś złego, aczkolwiek mogłoby być coś innego zamiast retro skiny. I szczerze trochę dla mnie zwalili z retro stadium, bo okej, fajne jest to, że mamy trasę retro w CTR-ze, co nie? Wszystko fajnie,
ale z drugiej strony, dlaczego to musi być akurat Turbo Track? No bo na logikę, dlaczego Turbo Track jest tą wyjątkową trasą? Że akurat to ona musi być tą retro trasą? Dlaczego na przykład nie zrobili czegoś takiego, że, nie wiem, retro trasa, która jest oryginalna, ale w stylu retro? W sensie, że to jakaś nie trasa z oryginalnego CTR-a, klasycznego CTR-a, tylko po prostu trasa, która jest nową trasą, ale zrobiona w styl retro. Czemu czegoś takiego nie zrobili twórcy? Dlaczego poszli po najłatwiejszej linii oporu i zrobili Retro Stadium, aka Turbo Track? Naprawdę, lubię Turbo Track i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy, jest to trochę dziwne teraz, jak tak patrzę z perspektywy czasu. Tym bardziej, że tak naprawdę to jest ta sama trasa, tylko że w stylu retro zrobiona, nic szczególnego. I tak swoją drogą, mini ciekawostka, tutaj w tym poziomie, jak widzicie, występuje Papa Bear albo Berminator w lodzie. Tak więc miejcie to na uwadze i to w ogóle wielkie drzewo jest cool. Zawsze będę na ten temat mówił, bo bardzo lubię, że tak powiem, to wielkie drzewo, co jest tam za tym lodowcem. Siemaneczko wszystkim. Dobra, no nie będę tutaj owijał w bawełnę, że to dalej jest kontynuacja odcinka, nie jakby nowa sesja. I mamy tutaj Crasha pomarańczowego, w sensie bardziej żółtego, i Polara zwykłego w tym momencie. Dzięki za uwagę, Akuaku. Mamy pierwsze trzy trasy zaliczone, więc czas na ostatnią trasę przed konfrontacją z bossem tutejszej krainy, czyli Tiny Arena, więc wjeżdżamy sobie tutaj. Swoją drogą, bardzo lubię też Tiny Arenę. Bardzo fajna trasa. Ale nie lubię trochę tej trasy robić na relikty, bo jest trochę długa. I ogólnie tak jakoś dziwnie mi się w tą trasę gra na online. Znaczy, lubię długie trasy, ale... Ale no kurde, wydaje mi się, że Tiny Arena jest za długą trasą trochę. A już tym bardziej, jak jedziesz we dwójkę ze znajomym na 7 okrążeń, to już w ogóle jest przesada trochę. Lubię jeździć na jak największą ilość okrążeń w online mode, ale... Tak w sensie, wiesz, ze znajomym czy coś, ale jak mam jechać w Tiny Arenę na 7 okrążeń, to prędzej bym, nie wiem, kurde, Crash Cove okrążył z 7 razy. I mamy hologram Tiny'ego, który gra na gitarze. I ja wciąż będę podtrzymywał, że to jest jakieś nawiązanie do Guitar Hero. I nikt mi tego nie zaprzeczy, znaczy możecie zaprzeczyć różnymi swoimi teoriami, ale moja teoria jest taka, że to jest nawiązanie do Guitar Hero, a ktoś inny może mieć inną teorię. Tyle w temacie. Tym bardziej, że Guitar Hero to no już trochę taka marka Activision jest, no bo kiedyś to inne studio się zabierało za Guitar Hero. Szczerze nie pamiętam, jak się deweloperzy już nazywali Guitar Hero, ale wiem, że potem Activision przejęło nad serią kontrolę. Swoją drogą, cieszyłbym się, gdyby jakieś nowe Guitar Hero wyszło. Ale pewnie zrobiliby tą grę na jakąś, nie wiem, gitarę dla PS4 albo Xboxa, czy kiwie do czego, i proszę bardzo, kupujcie Guitar Hero. Ja mam wielki sentyment do Guitar Hero 1 i 2. To są moje ulubione Guitar Hero, które prawdopodobnie nagram ponownie w formie odcinkowej, bo czemu by nie. Chcę zrobić Let's Play z Guitar Hero, bo już próbowałem robić to. Rok temu nie wyszło, to w tym roku myślę, że się uda. Ale nie wiem, czy zrobię to na medium, czy na hardzie. Prędzej chyba na easy, jak taka ciota to trochę. Bo raczej się nie podejmę ani medium, ani harda. No już może prędzej medium się podejmę. Ale na pewno nie podejmę się expert mode'a. Zapomnijcie o tym. Jak ja ledwo daję radę na hardzie, co dopiero na expert mode. W Guitar Hero.